Witamy serdecznie. Chcemy Was dzisiaj trochę pozarażać. Nasza prezentacja Kohabitat, nowy paradygmat siedliska. Zaczniemy od tego, aby uświadomić Was, że każda przestrzeń, każda struktura, na którą patrzycie, tak naprawdę jest zapisana w jakimś języku. Języku twórcy tego czegoś. Jeżeli patrzycie na to stworzenie, to nie jest tylko robak. Spójrzcie czasami na to jako technologię, która odpowiada na pewne problemy i rozwiązuje te problemy. Oto ten żuk pustynny znalazł się w okolicznościach takich, że nie ma dostępu do wody. Dzięki konstrukcji jego pancerzyka, który widać tutaj, jest w stanie wytrącać tą wodę z porannej mgły. Bardzo proste i genialne, tak? I on teraz sobie radzi z takimi problemami i teraz ludzie, którzy rozwijają technologię coraz dalej, coraz częściej podpatrują naturę, jak ona rozwiązuje problemy. Jakby to jest cała przygoda, którą chcemy tutaj przed Wami nakreślić. Ludzie też od początków swojego istnienia zajmują się projektowaniem i tworzeniem stałych struktur. I jakby w przestrzeni, którą tworzymy, zakuta jest historia i zakuta jest również nasza inteligencja. Czy ktoś wie, co to jest? Są plany architektoniczne, jest papier, to są kreski. I jakby czasami przerażające jest, w jaki sposób wykorzystujemy własną inteligencję, aby stworzyć coś, co ma po prostu zabijać. I tutaj dochodzimy do takiej konstatacji, że projekt jest pierwszym sygnałem ludzkiej intencji. To w naszej kreacji zakuwamy to, co chcemy powiedzieć oraz to, w jaki sposób postrzegamy świat. Oczywiście historia już, jakby ta historia niefortunna jest już za nami. Większość z nas jednak ma poczucie, że żyjemy po tej jasnej stronie. Ja śmiem w to wątpić. Śmiem to wątpić, że żyjemy po tej jasnej stronie inżynierii. Mnie się wydaje, że żyjemy gdzieś że większość z nas żyje gdzieś w pośrodku, gdzieś w takiej przestrzeni. Jednak niewielu z nas ma dostęp do nieogromnej ziemi, w której może korzystać na co dzień. Większość z nas mieszka w takiej przestrzeni. Pytanie, czy to jest przestrzeń, która została zaprojektowana w najlepszy możliwy sposób, aby stworzyć nam warunki do życia. Czy nazwiemy to przestrzenią życia? Czasami jest to po prostu przestrzeń, w której odbywa się survival. Być może będzie to łatwiej zrozumieć, jeżeli uświadomimy sobie, w jakich wzorcach, jakie wzorce kierują tą przestrzenią. Z jednej strony każde mieszkanie w takiej przestrzeni podłączone jest do sieci dystrybucji energii, do sieci dystrybucji żywności, sieci dystrybucji wody. Jeżeli chodzi o energię, produkujemy ją aktualnie ze źródeł nieodnawialnych głównie. Produkujemy je w takich ilościach, żeby zaspokoić nasze potrzeby. Natomiast czy inteligencją jest, aby na końcu cyklu użytkowania tej energii tak wiele tej energii trafiało na wysypiska i tak wiele tej energii po prostu wypadało z cyklu, nigdy do tego cyklu nie wracając? Czy jakby najpopularniejszy sposób modelowania pracy w naszym codziennym życiu jest najinteligentniejszym sposobem, w jaki można wykorzystać kreatywność? Czy korporacyjny układ piramidalny jest właśnie tym modelem, który pozwala tym ludziom, którzy codziennie spędzają 8 godzin w pracy, na wykorzystanie swojego pełnego potencjału twórczego? Czy w końcu cały ten model jest inteligentny na tyle, aby nie marnować potencjału, który jest we wszystkich ludziach, nie tylko tych, którzy mieli szczęście, aby się znaleźć w odpowiednich okolicznościach i dotknąć odpowiednich zasobów? Jest to szczególnie ważne pytanie, myślę, ze względu na profil tego spotkania, innowacje społeczne. Myślę, że jakby każdy z nas jest mniej więcej porówno wyposażony w kreatywność i możliwości wykorzystania właśnie tych zasobów. I
myślę, że warto się nad tym zastanowić, w jaki sposób wymodelować struktury pracy i w jaki sposób zorganizować sobie życie, aby ta kreatywność mogła jak najlepiej funkcjonować. W końcu pytanie, czy produkcja żywności, którą każdy z nas jakby buduje sobie ciało, jest również najlepiej i najbardziej inteligentnie zorganizowana. Jakby prędkość życia, którą teraz aktualnie mamy, czasami nie pozwala się nad takimi pytaniami zbyt długo zastanawiać, bo przychodzą cały czas nowe rozwiązania, cały czas nowe i właściwie nie wiadomo czasami po co to wszystko i czy czemuś to służy. Otóż chcę też powiedzieć, że tak samo jak rewolucja przemysłowa zmieniła całkowicie świat, tak? Znaleźliśmy się w świecie maszyn, w świecie optymalizacji czasu, w świecie szybszego wykonywania rzeczy, tak? Wydaje mi się, właściwie jestem przekonany o tym, że żyjemy właśnie w momencie, kiedy przeżywamy kolejną rewolucję. Ta rewolucja zmienia całkowicie sposób, jaki będziemy organizować sobie życie w przyszłości. I tą rewolucją był internet, czyli stworzenie sieci. Sieć, która łączy ponownie ludzi na całym świecie i jakby z modelu sieciowego wynikają bardzo duże konsekwencje. Oczywiście każdy sobie zdaje sprawę, w jaki sposób działa Facebook, w jaki sposób działa internet, natomiast te modele współpracy, na przykład wywodzące się z technologii open source, przenikają już teraz do produkcji maszyn. Marcin Jakubowski, który był na naszej konferencji w Łodzi w tym roku na Cohabitat Gathering, opowiadał o tym, jak zbudować 40 najważniejszych maszyn na licencji open source, która pozwala zbudować małą cywilizację, która jest całkowicie niezależna i jest podłączona bezpośrednio do zasobów niezbędnych do życia. I każda z tych maszyn może być, w przeciwieństwie do jakby głównego nurtu, zamiast patentowana, może być opracowywana na licencjach otwartych, na Creative Commons, że każda kolejna grupa może skorzystać z doświadczeń i wiedzy grupy poprzedniej. Powstają w końcu online communities, czyli online'owe społeczności, które początkowo agregowały się na forach internetowych, a teraz przenikają już do rzeczywistości. Do rzeczywistości na żywo i tutaj też jest warto wspomnieć o modelu, który wywodzi się ze Skandynawii, co-housing. Tam zaczęto 60 lat temu szukać bardziej optymalnego modelu, w którym można by było po prostu tworzyć przestrzeń do życia. Co-housing jest to model tworzenia osiedli, w których myśli się o wspólnej infrastrukturze, myśli się o 30 budynkach naraz, a nie tylko o jednym. Dzięki temu możliwe jest budowanie tańszej tej infrastruktury, na którą często nas nie stać, czyli odnawialne źródła energii. Można tworzyć też również przestrzeń bardziej przyjazną ludziom, gdyż ta przestrzeń nie jest marnowana na podjazdy, na parkingi, na płoty, to co jakby toczy rak polskiej przestrzeni na wsiach, czyli te piękne, rzeźbione, betonowe płoty. No niekoniecznie to jest chyba najfajniejsze, co można zrobić z tą przestrzenią. I jakby to wszystko, to się dzieje teraz. To się dzieje teraz. Jeszcze nie wiadomo, co z tego będzie, ale już wiadomo, że jesteśmy na drodze do jakiejś przygody. Coś się dzieje i zaraz będziemy opowiadać, co się dzieje. To jest Quest. I jakby to, o czym mówię, to jest fajna idea, ale idee to nie są rozwiązania. Jakby z tego, że mamy fajne idee, jeszcze nigdy nic nie wyniknęło. I to, co przyświeca grupie Cohabitat, to to, żeby te idee przekuć w prawdziwe rozwiązania. Czyli wiedzieć to nie jest wszystko, trzeba to stosować. I jakby sama wola to też nie jest wszystko, trzeba to po prostu robić i sprawdzać w praktyce. A praktyka często udowadnia, że trzeba całkowicie przeformułować założenia. Nie dlatego, że cel był nie taki, tylko po prostu w praktyce różnie to bywa. I w tym roku zaczęliśmy to robić, tę ideę wprowadzać w życie. Stworzyliśmy budynek open source, Nano Habitat, który właśnie dedykowany jest temu, żeby jego proces i technologia została zdokumentowana na otwartych licencjach, żeby każdy, kto chce zaspokoić sobie podstawową potrzebę, jaką jest posiadanie schronienia, mógł to zrobić. I spotkaliśmy się wiosną i zaczęliśmy
budować grupą 35 osób, w tym również zaangażowaliśmy grupy z Miejskiego Ośrodka Socjoterapii i wyglądało to tak. Żonglerka kontaktowa. Ja, ale tak się urządzić w życiu, żeby tylko wozić słomę na traktorze przez całe życie. Można pytać, można popełniać błędy, a każda drużyna, każda grupa ma swojego przywódcę, osoby, które się znają na rzeczy i dzielnie przekazują tą wiedzę dalej. Piękne! Oni to tak chętnie robią, wystarczy trafić w to, co oni akurat lubią. Ogromna ilość ludzi, coraz większa, która w taki czy inny sposób gdzieś tam próbuje wydostać się z tych takich sztywnych ram, tego klasycznego wzorca zachowań. Możesz pomóc komuś na tym temu w budowie i ta idea się rozprzestrzenia w niesamowity sposób, bo poprzez ducha. Jest fajnie, ludzie są fantastyczni. Chcą poznać tę technologię, chcą w ogóle zmienić z tego, co się zorientowałem, swój styl życia. Myślę, że to nie jest przeszkoda, jeżeli jest się dziennikarzem albo lekarzem, żeby budować dachy. Naprawdę, warto spróbować. Jeżeli ktoś właśnie otwiera aplikację jakąś adwokacką, to warto się jeszcze zastanowić. Chciałbym zainspirować tych ludzi, którzy stwarzają nasz fizyczny świat, aby zadawali sobie pytanie po co? Po co i dlaczego tworzę to coś? Czy to coś poprawia w jakiś sposób funkcjonowanie nasze na tej planecie? Takie bardziej odświeżanie wiedzy, która zanikła dawno temu, a nie powinna była zaniknąć, bo jest bardzo praktyczna. Ten niewielki budynek niedaleko Mönchengladbach w Niemczech, za wyjątkiem ścian z kostek słomy, nie posiada żadnej innej konstrukcji nośnej. Jesteśmy świadkami powstawania zupełnie nowego sposobu patrzenia nie tylko na budownictwo, ale i na życie. Są to domy bardzo ciepłe. Ciepli ludzie budują ciepłe domy. Banki, finanse, dolary, hipoteka, kurde. Od razu myślą jakby w ten sposób. Obciążają się super kredytami na 150 lat. Ja już trochę to zmienię. Tak było, musimy lecieć z czasem. To nie tylko był mały domek, tutaj pokazy szybko zbudowaliśmy razem z Mateuszem duży dom w nowoczesnej estetyce. Będę wam pokazywał, jak się tutaj strzyże, ale strzygliśmy tą słomę. Przekazuję głos Mateuszowi. Witajcie, myślałem, że już się nie uda nic powiedzieć, ale jednak. Ja bym wam chciał powiedzieć, jak to się stało, że zaczęliśmy to robić, że zaczęliśmy całą tą teorię systemów rozproszonych, tą teorię grzybową wprowadzać w życie. I to stało się mniej więcej tak, że ja jakiś czas temu, to było mniej więcej 6 lat temu, zacząłem swoją przygodę z budownictwem, zacząłem budować w drewnie, ale
po krótkim czasie okazało się, że jednak to wszystko jest mało, że ja ten rozwój oczywiście firmy następował powoli. Na początku budowałem małe obiekty, potem się okazywało, że, że te obiekty były coraz większe, ale cały czas miałem świadomość, że ludzie jednak do końca nie wiedzą, o co tutaj chodzi w tych drewnianych domach, że ludzie budują drewniane domy, ale malują je lakierami, które nie przepuszczają pary wodnej, że budują drewniane domy, ale wrzucają do nich plastikowe okna. I stwierdziłem, że zaraz, no to się musi zmienić, musimy tutaj trochę poprowadzić ludzi w inną stronę, żeby pokazać, że można więcej, że to nie chodzi o to tylko, żeby budować drewniane domy, tylko że można budować zdrowe domy. I, no i tak to się wszystko zaczęło. Ta firma zaczęła się rozrastać, zaczęliśmy budować coraz większe obiekty. Tutaj właśnie nasze ostatnie dwa dźwigi, które nam się pojawiły na budowie, żeby po prostu pokazać, że można robić rzeczy naprawdę duże, imponujące przy użyciu naturalnych technologii. To akurat były jeszcze technologie drewniane. Później zaczęliśmy wrzucać również pewne technologie, które nie są tylko drewniane. Zaczęliśmy korzystać ze słomy, zaczęliśmy korzystać z gliny. Zaczęliśmy nawet pokazywać to ludziom już na targach, już publicznie, że rzeczywiście można takie rzeczy robić, że nie trzeba się tego wstydzić, że budujemy ze słomy, bo słoma może być równie ważnym i wytrzymałym materiałem budowlanym, jak każdy inny materiał, który się używa przemysłowo, a przy tym zdrowym. Ale i to mnie jakby pchnęło do tego, że trzeba budować zdrowe domy, że musimy zacząć mieszkać zdrowo, bo w domach spędzamy tak dużo czasu, że warto zadbać o to, żeby ta przestrzeń była, żeby była zdrowa. I potem to mnie szybko doprowadziło do tego, że mieszkanie w zdrowym domu to jest jedno, ale to jeszcze nie jest zdrowe życie, że do zdrowego życia brakuje nam jeszcze zdrowych ludzi dookoła, czyli to, że będziemy mieszkać w zdrowym domu, a obok będzie pełno innych betonowych klocków, to jednak nie do końca, to nie jest to. Dlatego jakby oprócz zdrowych domów ważne jest też zdrowe sąsiedztwo. I to jest tak, że w trakcie organizacji różnych warsztatów, które prowadziłem ja, które prowadził Paweł, nagle spostrzegliśmy, że tych ludzi dookoła jest bardzo dużo, że jest bardzo dużo ludzi dookoła, którzy chcą zdrowo żyć, którzy chcą otaczać się również zdrowymi ludźmi, ludźmi, którzy chcą żyć świadomie. I to nas doprowadziło do tego, żeby stworzyć takie założenie projektowe, które nazwaliśmy roboczo Kohabitat Smugi. Smugi jest to lokalna nazwa miejsca, w którym to się znajduje. Są to 3 hektary ziemi, które są położone w województwie świętokrzyskim. I tam chcemy założyć taką kooperatywę, czyli chcemy rozpocząć budowę takiego siedliska, które będzie się składało z jednego centralnego obiektu i z pewnych sypialni. Sypialnie będą służyły jako miejsce, w którym mają mieszkać ludzie. Chodzi o to, żeby zmniejszyć powierzchnię domu mieszkalnego, żeby to nie było takie duże, żeby zostawić w domu, w sypialni, w tym domu sypialni tylko te funkcje, które są tak naprawdę niezbędne, a te funkcje, które możemy współdzielić z innymi ludźmi, możemy, aczkolwiek nie musimy, bo możemy mieć też również kuchnię w swoim domu, to żeby one znajdowały się w większym obiekcie, w obiekcie, w którym mamy wspólną pralnię, w którym mamy wspólne miejsce do oglądania filmów, do słuchania muzyki, gdzie możemy tą przestrzeń współdzielić. Chodzi o to, żeby stworzyć piękne miejsce do życia, żeby stworzyć piękne miejsce do życia, w którym my będziemy się czuli dobrze, w którym będziemy mieli możliwość przebywania razem. Ta praca miałaby ta możliwość pracy miałaby być możliwa dzięki prowadzeniu warsztatów związanych z budownictwem ekologicznym, z budownictwem naturalnym, z warsztatami rozwoju osobowego i to miałoby nam umożliwić, to miejsce miałoby nam umożliwić pracę w tej danej kooperatywie. No i bardzo ważne są również te ekonomiczne aspekty tego przedsięwzięcia, czyli to, że jest rzeczywiście miejsce, które nie jest taką idyllą, gdzie ludzie mieszkają sobie po prostu w pięknych domkach, tylko mają rzeczywistą możliwość do tego, żeby razem działać, żeby stworzyć pracownie ceramiczne, pracownie ciesielskie, szkoły ciesielskie, warsztaty, całe spektrum różnego rodzaju akcji, które mają na celu zaangażowanie ludzi w procesy między innymi też budowy swoich domów, żeby budowa własnych domów była tańsza, żeby była łatwiejsza i żeby po prostu też była świadomym procesem tworzenia miejsca, w którym chcemy żyć. Także no muszę tutaj się bardzo spieszyć, ale to jest mniej więcej to. Chcemy stworzyć miejsce do życia, w którym
członkowie tej społeczności będą mieli równe prawa do tego, jak zarządzać tą społecznością, jak ją tworzyć i, no i żeby wszystko się odbywało w takim organicznym duchu. Cały proces będzie zdokumentowany na licencję open source, że każdy będzie mógł pójść za nami i skorzystać z tych doświadczeń. I dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy.